Siemanko, z tej strony SuperZa090 i zapraszam was na przedostatni odcinek z Deluxa Ski Jumpa. Przedostatni w ogóle odcinek, bo i pucharu drużynowego i w tym sezonie przedostatni odcinek. No dobra, więc szóste lokate zajmujemy: Austria, Norwegia, Niemcy, pierwsza trójeczka i lecimy dalej z koksem kolejne konkursy. No a więc słuchajcie, co się wydarzyło w weekend. No pięknie skakały Kamil Stoch, pierwsze i drugie miejsce. No brawo, brawo, w końcu się coś odblokował nam Kamil Stoch. No żyła troszeczkę nam zawalił w tym drugim konkursie. Był trzeci po pierwszej serii, lecz spadł na lokatę 15. No i powiem wam, że byłem bardzo niemiło zaskoczony tą sytuacją. No ale cóż, no nie można mieć wszystkiego po prostu. Nie można mieć. No kolejna sprawa, jaką bym chciał wam powiedzieć, o której bym chciał powiedzieć wam, to no Justyna Kowalczyk, no jakby tu łagodnie powiedzieć, no kiepsko poszło, kiepsko. Nawet bardzo kiepsko. Oj, ale teraz my skaczemy, więc za chwilę o niej porozmawiamy. Dobra, seria próbna, lecimy z tym koksem. Mam nadzieję, że będzie to dobry skok. O Jezus Maria, Józef Święty. Fatalny skok. Przepraszam was, ale tu kabel chyba mi od myszki trochę przeszkodził, zahaczyłem i dlatego stąd taki słaby skok. No dobra, no ale to tylko seria próbna, na szczęście. Dobra, skaczemy konkurs. No dobra, wracając, Kowalczyk, no miejsca kiepskie bym powiedział, kiepskie, już łagodnie oczywiście mówiąc. No cóż ja wam mogę powiedzieć, no fatalnie, fatalnie, po prostu, no ale nic. Kolejny temat to Borussia Dortmund, kolejny remis. Słuchajcie, kolejny remis. Ja uważam, że już nie ma co oglądać Ligi Niemieckiej, bo Leverkusen nie wydaje mi się, aby zagroziło Bayernowi Monachium. A o Borussii już nie mówię, bo jest tak duża już strata, że no nie da się tego odrobić, tak uważam. Przynajmniej do Bayernu nie da się odrobić. No ale cóż, losowanie Ligi Mistrzów zaraz wam powiem, bo teraz my skaczemy. Bardzo niekorzystny wiatr. No dobra, obym nie zahaczył o kabelek. No comment. I przeze mnie odpadniemy. Tak jest, właśnie odpadliśmy. Miejsce 10 razem ze Słowenią. No dobra, lecimy dalej, ale nie robię cięcia, bo jeszcze kilka tematów mamy do opowiadania. Więc pierwsza rzecz to losowanie Ligi Mistrzów. Borussia trafiła na Zenit Sankt Petersburg, bardzo dobre losowanie, aczkolwiek ja szczerze wolałbym, gdyby Borussia trafiła na Olympiakos Pireus, no ale niestety, no, ale sami piłkarze Dortmundu wypowiadali się, że właśnie chcieli grać się z Zenitem, no więc zobaczymy, w lutym, na początku lutego, pierwsze spotkania. No i miejmy nadzieję, że Borussia zajdzie daleko w tej Lidze Mistrzów. No dobra, no więc to tyle jeśli chodzi o piłkę nożną. I teraz koniec konkursu. Niemcy, Austria, Japonia. My na miejscu ostatnim spadamy na siódmą lokatę. Okej, lecimy z kolejnym konkursem. Dobra, seria próbna. No więc o czym to ja? Aha, no właśnie, o naszym nowym objawieniu w sporcie. Słuchajcie, piłkarki ręczne. Ja wiem, że co odcinek
o nich gadam, ale to, co one zrobiły w niedzielę, jest po prostu no nieprawdopodobna historia. To jest nieprawdopodobne, słuchajcie. Ten mecz był tak niesamowity, że ja tak wykrzyczałem się po prostu wszystko, co miałem. Takie emocje były, że no dawno takich emocji nie było. Niezapomniane chwile, słuchajcie. Niezapomniane chwile. Po prostu to trzeba sobie powiedzieć. I uważam, że one zdobędą medal. Słuchajcie, jeżeli jutro o 17:20 w dwójce jest mecz z Francją, błagam was, oczywiście oglądajcie to. Dobra, ale za chwilę o tym, bo teraz mamy skok. Seria próbna. Dobrze, wybiłem się, lecę i jest chyba dobrze. No nic, spadniemy z pierwszej lokaty, ale dobra. Może trzecią zajmiemy. Tak, trzecią. No i no, ładnie. Seria próbna, okej, lecimy z konkursem. No więc piłkarki ręczne. To jest niewiarygodne po prostu. To jest niewiarygodne, co się stało tam w Serbii. To, co one zrobiły, to jest nieprawdopodobna historia. I oglądajcie, bo oglądajcie ten mecz na dwójce, bo to już jest to. To już jest ten moment, gdzie ja zapowiadałem moim znajomym przyjaciołom, jak się mnie pytali, jakie są szanse, no to właśnie to są te mecze, o których zapowiadałem. Właśnie od teraz, od jutra. Jutro gramy z Francją. Bardzo ważny mecz. Jeśli wygramy, ten mecz przejdzie do historii polskiej piłki ręcznej. No, a kto wie, może potem nadejdą takie mecze, że przejdą do historii w ogóle całego polskiego sportu. No dobra, więc skaczemy teraz. Miejmy nadzieję na udany skok. Chyba jest dobrze. Będziemy w drugiej serii na pewno. Znaczy my na której lokacie? Na szóstej, od spada reszta świata i Finlandia. No dobra, lecimy dalej. No więc te piłkarki ręczne, błagam was wszystkich, oglądajcie ten mecz, bo naprawdę emocje będą no przednie po prostu i trzeba i tym dziewczynom pomóc, bo one naprawdę mogą być za chwilę objawieniem naszego sportu i naprawdę no oglądajcie, ja bym chciał takie moje marzenie, żeby milion osób obejrzało ten mecz. Tak, milion osób. Ja nie żartuję, milion osób. Po prostu, to by było piękne po prostu, gdyby milion osób obejrzało ten ćwierćfinał. No, dobra, teraz skaczemy. Nie jesteśmy na ciekawej lokacie, ale spróbujmy ją chociaż utrzymać. Aj! Chyba nie utrzymamy. Siódmą na pewno będziemy mieli lokatę. I tak jest, siódme miejsce zajmujemy, a kto wygra? Austria drugie, Niemcy trzecie, Norwegia, my na miejscu siódmym. Okej, no więc lecimy z kolejnym konkursem. No, więc te piłkarki ręczne, to błagam was, to jest obowiązek już Polaka prawie, praktycznie. Oglądajcie mecz Polska-Francja, naprawdę. I kibicujcie, bo może być bardzo ciekawie, bardzo ciekawie. Ja to zapowiadam jako, no, jakby wam to powiedzieć, bo nie chcę mówić ekspert sportowy czy coś takiego, bo no bez przesady, ale no jako kibic zapowiadam. Będzie medal, jeżeli tylko one wygrają z Francją, ja zapowiadam, że będzie medal. No ale zobaczymy, pomóżcie im z Francją, bo naprawdę dziewczyny na to zasługują.
Więc właściwie to tylko tyle o tym, o tej piłce ręcznej, bo to co one zrobiły w tamten dzień w niedzielę z Rumunią, to ciężko opisać w ogóle jakimikolwiek słowami, to było po prostu piękne. No dobra, teraz my skaczemy. Mam nadzieję, że będzie skok dobry. Uwaga, uwaga, uwaga. Dobry, bardzo dobry skok. A dziwne, bo mi aż zlagowało, słuchajcie, ale oddałem. Bardzo dobry skok, bym nawet powiedział. I które miejsce w serii próbnej? Czwarte. No nie najgorzej, może być. Dobra, skaczemy w konkursie. No więc o piłkarkach ręcznych wam mówiłem, ale naprawdę o tym trzeba mówić. Już o tym trzeba głośno krzyczeć, mówić, że Polki mogą za chwilę zdobyć medal. Naprawdę. Miejmy nadzieję, że tak to się stanie. I trzymajmy kciuki. Oj, dobrze Kamilów, jednak dobrze będzie. My chyba w drugiej serii zobaczymy jeszcze, zależy od mojego skoku. Dobra. 107 metrów, żeby prowadzić. Na pewno 107 metrów to ja nie skoczę. Ale żeby tragedii nie było. Obawiam się, że będzie tragedia. Nie będzie! Nie będzie tragedii. Dobrze, jesteśmy w drugiej serii. Dobrze, odpada Japonia i Czechy. My się na miejscu siódmym. Lecimy z drugą serią zawodów. No, miejmy nadzieję, że troszeczkę się podniesiemy w tej klasyfikacji, ale nie zapowiada się na razie na to, wręcz spadliśmy na 8 lokatę. No, coś czuję, że będę ostatnią grupkę zaczynał. Duża strata punktowa, duża. Tak, zaczynamy tą grupę. Musimy dobrze polecieć. No niezły skok, zobaczymy. Może to jakoś poprawi naszą sytuację. Nie poprawiło. Niestety tej sytuacji zajmujemy ostatnią 8 lokatę punktowaną, a wygrywają Niemcy przed Austrią i Norwegią. Dobra, klasyfikacja, widzimy cały czas na miejscu siódmym. Dobra, lecimy w Hiszpanii zawody. Wiem, dosyć egzotyczny kraj, jak na skoki narciarskie, no ale... Ale skoro jest taka skocznia, czemu nie używać jej w tym, w tej grze? No dobrze, lecimy z serią próbną tych zawodów. No i cóż. Ogólnie może o szkole troszeczkę porozmawiamy. Powiem wam, że ja nie mogę się doczekać piątku po prostu. Niech ta szkoła się już skończy. Ja chcę już święta, bo naprawdę ostatnio nieźle nauczyciele przyciskają. No ale to tam takie moje sprawy. Wcale nie musi was to interesować, ale powiedziałem. Skoro powiedziałem, no to już powiedziałem i tego nie cofnę. No dobra, skaczemy. Mam nadzieję na jakiś dobry skok. Źle się wybiłem z progu, ale lecę. Aj, już chciałem lądować i chyba to był błąd.
Mi się wydaje, że ta bóla jeszcze by mnie pociągnęła do góry, ale niestety. No, ostatnia lokata w serii próbnej, no trudno. Zobaczymy konkurs. Zobaczymy, co w konkursie będzie. No i... Cóż wam mogę jeszcze poopowiadać? No nie wiem, nie wiem. Wiecie co? Może zrobię cięcie i za chwilę się widzimy. Siemaneczko, jestem z wami z powrotem. Jesteśmy na dobrej lokacie, a więc nie spartolmy za przeproszeniem tego. No lepsze już wybicie jak w serii próbnej, polecimy dalej. Dobry skok. Może być. Może być taki skok. Tak przynajmniej mi się wydaje. Chyba ten skok był niezły. Prowadzimy po pierwszej serii, na drugiej odpadają Czesi i Finowie, a więc no jest na razie pięknie, skaczemy dalej. Dobra, widzimy się przy moim skoku. Okej, jestem z wami z powrotem, słuchajcie, kończę konkurs. Jesteśmy na pierwszym miejscu. Jeżeli powtórzymy skok jak z pierwszej serii, wygramy! Dobrze, 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 dobrze! Tak! 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 Wygraliśmy! Wygraliśmy ten konkurs! Pięknie! Brawo! 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 Pierwsze miejsce zajmujemy, drugie Austria, trzecie Japonia. Dobrze, dobrze, dobrze. I odskakujemy troszkę rywalom i gonimy innych. Pięknie, pięknie. A za chwilę ostatni konkurs tych zawodów. No dobra, więc widzimy się za momencik. Okej, jestem z wami z powrotem. Skaczemy. Seria próbna, nawet nie wiem na jakiej skoczni, ale skaczemy. Dobre wybicie. Oj, chyba to jest znowu mamut. Tak mi się wydaje. Aj, dlaczego ja nie wylądowałem? Pierwsze miejsce mamy egzekwo, już drugie egzekwo z Finlandią. No i zaraz zobaczymy, jak seria próbna się skończy. Egzekwo na drugim miejscu z Finlandią, fajnie, a więc dobra. Lecimy dalej. I widzimy się przy moim skoku. No i okej, jestem z wami z powrotem, lecimy ze skokiem. Patrzcie, znowu nie spojrzałem na jakiej skoczni. No ale dobra, lecimy, lecimy, oby daleko, oby dobrze, oby jak najdalej, ciągnij, ciągnij, dobry skok, dobry, dobry skok. No dobra, zobaczymy, jak to dalej wpłynie na klasyfikację. No ale chyba nawet spadniemy. Chociaż, miejmy nadzieję, że nie, ale niestety spaliśmy, odpadają Czechy i reszta świata, my szóste miejsce, a więc widzimy się przy moim ostatnim skoku w tym odcinku. No i okej, jestem z wami z powrotem i skaczemy. Dobra, jest dobry wiatr, obyśmy daleko polecieli. Dobre wybicie. Uwaga, lecimy, chyba jest słabo. Chyba jest bardzo słabo. Czwarta lokata i chyba ostatnią. Zajmiemy lokatę w tym konkursie. No ale, no właściwie to nie ostatnią, bo trzecią od końca. No ale cóż, ostatnio wygraliśmy, no to nie może być ciągle pięknie. No dobra, Austria, Rosja i Słowenia. Zajmujemy ostatnią ósmą lokatę. No dobra, i jesteśmy w ogólnej klasyfikacji na miejscu siódmym. No więc dobra, ja będę się z wami powoli żegnał, fajnie się grało z wami, no więc nie zapomnijcie zostawić łapkę w górę, subskrybujcie, komentujcie, lajkujcie, oceniajcie i udostępniajcie. I błagam was, ostatnia, jeszcze raz powtarzam się, ale powiem wam, oglądajcie ten mecz jutro. Oglądajcie, kibicujcie, pokażcie, że jesteście patriotami, pokażcie to, błagam was. No więc dobra, trzymajcie się, na razie, cześć!